Nie chce Anielka inhalacji już? Nie? Ty już miałaś inhalację, tak? Już więcej nie chcesz? Nie, nie chcę. Nie chcę, Anielka. Dobrze, to już nie będzie miała. Właśnie wyszedł od nas poranny obchód i mamy niespodziankę. Idziemy dziś do domu. Hurra! Hurra! Klarunia! Tak jak słyszeliście, dzisiaj wychodzimy do domu. Możemy już powoli pakować walizki. Co prawda dziewczyny nie są jeszcze idealnie zdrowe, mają trochę czerwone gardła, ale możemy kontynuować leczenie w domu. Będzie to na pewno bezpieczniejsze niż narażenie się tutaj w szpitalu na złapanie kolejnej jakiejś infekcji. No tak więc wypis będzie około 12-13, a w domu czeka na nas babcia, bo podczas naszej nieobecności w mieszkaniu była moja mama. A dziewczyny na pewno się ucieszą. Jestem ciekawa, jak zareagują na swój pokój, swoje łóżeczka i zabawki. Klarcia chyba też się cieszy, bo tak piszczy. Do domku jedziemy, Klarunio, do domku, do domku! Co tu się dziś dzieje? Uważaj, Anielka, że się nie przewróciła. Łucja już się pakuje do domu. Zapakowała się do walizki. Dosłownie się pakuje. Gdzie Łucja, ty weszłaś? Co, Mysiu? Klarcia próbuje zamknąć walizkę. Łucja? Ale mamie chodziło, że rzeczy będziemy pakować. A nie, że sami wlejdziemy do walizek. Dziewczyny, czym wy jeździcie? Brum, 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 brum! Brum, brum, brum! Chyba to nie jeździ. Daj, buziaka, daj, 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 daj. Daj mi zapkę. Dasz jest tu łysiaczka. Hana moja, Anielka moja. Anielka, to jest mój tulasek. To jest córeczka mamusi. Anielcia lubi się przytulać, tak? Tak. Anielcia jest największym tulaskiem. No tak, jesteśmy gotowi do wyjścia. Wypisy mamy już w torbie. I możemy jechać. Dziewczyny, papa, Łucja, zrób papa. Papa, pięknie, papa. Klarcia zrobi papa. Papa, Klaruniu, powiedz papa, już tu nie wracamy. Nie wracamy tu. Anielcia? Super. Zrób papa. Jesteśmy w domku, witaj domku nasz kochany.
są nasze zabawki. O, Arka Noego, jak my tęskniłyśmy za Arką Noego. Łucja, a wiesz co? Ukradliśmy ze szpitala opaskę, a miałyśmy to zostawić panią pielęgniarką. Prosiły, żeby to zostawić. I co my teraz zrobimy? Anielka, potańczysz? Potańczysz i pośpiewasz? Jak Anielka śpiewa? La 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 la. La 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 la. Lucja, cieszysz się? Zębolki. A właśnie, a tak przy okazji to Anielce w szpitalu wyszedł trzeci ząbek. Anielka ma teraz trzy ząbki, tak jak Lucja. A Tlarunia teraz tańczymy. I Anielka śpiewa. Tak, tany, tany, tańczymy! Anielka śpiewa jeszcze pięknie. Spójrzcie, co dostałyście od babci, książeczki. Ale cacy książeczki. O czym Anielka ma książeczkę? Wycieczka do lasu. O różnych zwierzątkach. Dzięcioł. Ucja, a ty jakie masz tu zwierzątka? Małpki. Lucja ma wycieczkę do zoo, a Klarunia? Detektyw Azor prowadzi śledztwo. No proszę. O zwierzątkach na wsi. Ty spójrz, co to jest za zwierzę? Kogut? Kogut? Kukuryku? Jak robi kogut? Tu jest paw. A tu dwa niedźwiadki. Tak, to jest niedźwiadek i to jest niedźwiadek. A paw? Gdzie jest paw, Anielko? Tu jest paw. To jest paw. To paw. Am, am, Klaruniu. Jedz mandarynkę. Dobra jest mandarynka. I co, smaczne mandarynki? Łucja, jakie smaczne? Usia?
zajęte jedzeniem, nie mają czasu pokazywać. Dobre. Ale smaczne mandarynki, tak. A nie, ci smakują? Nie ma już? Nie ma. To co, poprosimy babcię, żeby jeszcze obrała? O, Łucja talerzyk chce wylizać jeszcze. Kładka idzie, dziewczyny. Do kładka, chodź Łucja. Chodź. Am. Do kładka jest. Bierze już kąpiel, powoli szykuje dziewczyny do spania, a sama wezmę się za rozpakowywanie walizek ze szpitala. Trochę tych bagaży mamy. Jak tu zwieźliśmy do domu, to okazało się, że w szpitalu mieliśmy 3 walizki, 2 torby i jeszcze 3 siatki i kioska. Więc trochę do rozpakowywania mam. Wszystkie te ubranka trzeba wyprać, wyprasować, żeby pozbyć się wszystkich bakterii szpitalnych. Wszystkie zabawki, które mieliśmy w szpitalu, trzeba umyć, zdezynfekować. Więc roboty będę miała sporo. Taciu, klap, klap robisz? Klap, klap. Dziewczyny już śpią, a ja jeszcze chciałam wam powiedzieć kilka słów na dobranoc. A więc tak jak już wiecie, to był dla nas bardzo emocjonujący dzień. Dużo się działo, dużo wydarzyło. Decyzja o wypisie była totalnym szokiem. Lekarze jeszcze wczoraj mówili, że jeżeli dobrze pójdzie, to w poniedziałek wyjdziemy do domu. A tu nagle taka zmiana decyzji. A więc jesteśmy w domu. Ale dziewczyny jeszcze tydzień czasu będą brały antybiotyk. A Anielka i Łucja mają zlecone robienie inhalacji jeszcze przez 2 tygodnie. I zgodnie z zaleceniami lekarzy, przez te 2 tygodnie nie powinniśmy kontaktować się jeszcze z innymi osobami. Oczywiście nie ze względu, że dziewczyny zarażają, ale z tego względu, że to one mają bardzo osłabioną odporność przez te choroby, które przeszły i przez antybiotyk łatwo mogłyby się czymś zarazić. A więc na co najmniej 2 tygodnie jesteśmy uziemieni w mieszkaniu. Strasznie na tym ubolewam, bo w tą niedzielę jest organizowany w Gdańsku Dzień Wcześniaka, na który mieliśmy zaproszenie, na który bardzo chciałam pójść. Będzie tam sporo naszych znajomych wcześniaczków. No ale cóż, takie życie. Może następnym razem pójdziemy, czyli za rok. A więc plan na najbliższe dni jest taki, że siedzimy w domu. Ewentualnie wychodzimy na spacery, ale absolutnie unikamy skupisk ludzi. No i nuda. Ale jest jeden plus tego wszystkiego. Pobyt w szpitalu zmobilizował mnie, aby kręcić filmiki w miarę regularnie. I mam nadzieję, że teraz wy zmobilizujecie mnie, aby to samo działo się w domu. A ja w zamian pokażę wam, jak wygląda nasze życie z trojakami na co dzień. A więc kto jeszcze kanału nie zasubskrybował, niech zasubskrybuje. Kto nie polubił, niech polubi. A ja idę wziąć porządną kąpiel i do swojego wyrka. Pa kochani, do jutra.